W połowie lipca wybuchł pożar w Jedlinie Zdroju. Ogień zajął dach sanatorium Teresa. Ewakuowano 19 osób. Obiekt został już niemal odbudowany. Pożar wybuchł w nieużytkowanym budynku obok szpitala sanatoryjnego Teresa. Ogień zajął dach szpitala. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Prawdopodobnie przyczyną pożaru było podpalenie. Chcemy 15 września obiekt zgłosić do odbioru, tak żeby w drugiej połowie września pierwszy turnus kuracjuszy mógł przybyć do odremontowanego obiektu. Obiekt będzie całkowicie pomalowany, będzie wyozonowany, będzie wymieniona została cała więźba dachowa i zostanie pokryty ceramiką. I również wykorzystaliśmy ten czas. Mieliśmy wcześniej kłopot sygnalizowany przez budowlańców. Obiekt był podlewany i nie wiedzieliśmy, co było powodem, więc obiekt został na nowo zdrenowany. Odkryliśmy przyczynę, po prostu było źródło, które zostało zidentyfikowane. Została założona studnia, zostały założone pompy. No i mam nadzieję, że tym samym obiekt już nie będzie miał tych problemów, które po odbudowie w 2007 roku były sygnalizowane. Równolegle trwa odbudowa obiektu, który sąsiaduje z Teresą. Równolegle to może jest takie wyzwanie, ten obiekt, który był przyczyną, jak gdyby, czy podpalenie tego obiektu było przyczyną pożaru na obiekcie Teresy, czyli tak zwana umownie Teresa 2, też będziemy zabezpieczać więźbę dachową i rozpoczniemy tym samym modernizację i remont tego obiektu. Remont Teresy został przeprowadzony ze środków uzyskanych od ubezpieczyciela.